Od 15 kwietnia weszły w życie istotne dla zmotoryzowanych zmiany w płatnej strefie parkowania. Najistotniejszą zmianą jest likwidacja płatnego parkowania na ulicy Hammer-Schmidt. Zmianie uległy też godziny, w których opłacić trzeba postoje pojazdu na parkingach. Aktualnie za parkowanie płacimy w godzinach od 8 do 16, a nie jak dotąd do 18. Od kilku dni ustawiane były w mieście nowe parkometry, jest ich 16. One również będą znacznie bardziej. Bardziej funkcjonalne od dotychczasowych. Opłatę parkingową od poniedziałku można uiszczać na trzy sposoby: gotówką, kartą bankomatową lub za pośrednictwem aplikacji telefonicznej. Już we wtorkowym magazynie motoryzacyjnym opowiemy, jak obsługiwać nowe parkometry. Zapraszamy zatem do obejrzenia najbliższego wtorkowego wydania Magazynu z Zakółka.